Witajcie widzowie i zapraszam do kolejnego odcinka wojskowych newsów. Przyznam wam, że znowu jest o czym gadać. A zatem w ostatnich dniach wydarzyła się kolejna katastrofa F35 w wersji B. Poza tym wyszedł artykuł Financial Times według którego obrona powietrzna wschodniej flanki NATO jest dziurawa jak sito. Pogadamy także o decyzji Szwecji, która zdecydowała się przekazać Ukrainie dwóch samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW i C, tych samych, które niedawno od niej kupiliśmy. Będzie też o Gripenach, których jednak nie będzie w dzisiejszym filmie. Wspomnę także między innymi o rozpoczęciu produkcji seryjnej czołgów Altaj. czy zgodzie coraz większej ilości krajów NATO na używanie ich sprzętu do ataków na cele w Rosji. Aha, no i pamiętajcie o zobaczeniu wczorajszego odcinka, który poświęciłem naszemu programowi Orka. Tym razem analizie poddałem hiszpańskie okręty S80+. A teraz zaczynajmy. Wojskowe newsy Hiszpania kupuje systemy NASAMS. Chodzi o norwesko-amerykański system obrony powietrznej, który różnie możemy klasyfikować w zależności od użytych rakiet przechwytujących. Mamy bowiem do wyboru pociski typu IRISTE, Sidewinder czy Amram. A jeśli zastosujemy wariant z wydłużonym zasięgiem, czyli AMRAM-ER, który najnowsza wersja NASAMS jest w stanie używać, to zasięg skuteczny to nawet 50 km. Hiszpania za ten kontrakt zapłaci około 410 milionów euro. Ma to być jeden z elementów modernizacji tamtejszych sił obrony powietrznej. Najwyraźniej NASAMS będzie następcą starszych systemów MIM-23 Hawk które przekazano Ukrainie, Hiszpania była pierwszym eksportowym krajem, który pozyskał cztery jednostki na Sams w 2003 roku. Jedna z nich stacjonuje obecnie na Łotwie, co jest jednym z elementów wkładu Hiszpanii we wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Trzech chętnych na dostarczenie nam mostów szturmowych. Chodzi o program MG20 Deglesia G. Agencja Uzbrojenia udzieliła oficjalnej odpowiedzi ilu jest chętnych do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych. Mamy trzy podmioty, którymi są konsorcjum Rymetal Polska i wojskowych zakładów motoryzacyjnych SA, Obrum oraz Hyundai Rotem Company. Konsultacje mają potrwać do końca czerwca. Chcemy zakupić nawet 120 takich mostów, a dostawy miałaby miejsce w latach 2026-2035. Nośność nowych konstrukcji ma odpowiadać poziomowi MLC 80x120 i mają rozłożyć przęsło długości 20 metrów. Patrząc na to, kto się zgłosił do konsultacji, to w grze jest potencjalnie kilka konstrukcji. Mogą to być mosty szturmowe Leguan, które bazują na podwoziach Leopardów 2. Obrum z kolei może zaproponować własne rozwiązanie, bazując na podwoziach czołgów Abrams albo K2. Z kolei Koreańczycy mogą nam zaproponować np. Na K2 LB. Osobiście mam nadzieję, że ten kontrakt zgarnie nasz Obrum mają spore doświadczenie w budowie takich konstrukcji, patrzcie na przykład na MS-20 Deklesia, na podwoziu kołowym. Natomiast kwestia wyboru nośnika jest do dyskusji, ale myślę, że dobrze byłoby stworzyć całą rodzinę pojazdów opartych na kadwójkach, bo to będzie nasza główna platforma, to znaczy mam na myśli podwozie do kadwójek. Oczywiście jeśli powstanie w Polsce, to już słynne tysiąc czołgów. Do tej pory nasze wojska korzystają głównie z BLG-67, które są oparte na podwoziu T-55. Oprócz nich zakupiliśmy ostatnio wraz z Abramsami czołgi towarzyszące M-1074 w liczbie 25 egzemplarzy. F-35 rozbił się w Stanach Zjednoczonych. Mamy kolejną katastrofę F-35. Tym razem chodzi o wersję B, czyli krótkiego startu i pionowego lądowania. To co wiemy to fakt, że myśliwiec odbywał lot do bazy Edwards w Kalifornii. Natomiast w bazie Elberkerki w Nowym Meksyku uzupełniał paliwo. Niedługo po starcie nastąpiła katastrofa, której całkowicie sponął F-35. Na x opublikowano nawet filmik z momentu katapultowania się pilota, który na szczęście przeżył. Trafił do szpitala z jakimiś obrażeniami, ale nie wiem dokładnie z jakimi. Jak widzicie po katapultowaniu myśliwiec jeszcze trochę poleciał. Na szczęście nie tak daleko jak w zeszłym roku bo wtedy pilot innego F-35 katapultował się na włączonym autopilocie, co spowodowało lot tej maszyny jeszcze przez około 100 kilometrów. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że najprawdopodobniej był to egzemplarz testowy producenta, czyli Lockheed Martin, gdzie wdrożono najnowsze programowanie TR-3 które wchodzi w skład wersji Block 4, którą zamówiliśmy także my. Z tym oprogramowaniem, które drastycznie zwiększa możliwości f 5, są jednak duże problemy. Pytanie, czy to co się właśnie stało, nie wpłynie na dalszy rozwój tej maszyny, a przede wszystkim na czas dostaw. Pentagon obecnie wstrzymał przyjęcie samolotów piątej generacji właśnie z powodu braku wdrożenia tego najnowszego pakietu oprogramowania. Zatem Lockheed Martin ma kolejny problem do rozwiązania. Problemy z czeską amunicją dla Ukrainy. Miało być tak pięknie, a wyszło słabo, przynajmniej na razie. Szybkie przypomnienie. Czesi znaleźli poza Europą źródła dostaw amunicji artyleryjskiej kalibru 122 i 155 metrów. Mm. Podobno jest tego łącznie ponad milion sztuk. Taka ilość powinna wystarczyć na kilka miesięcy intensywnych walk. No ale, jak sami przyznają Czesi, są problemy. Po pierwsze, jakość tej amunicji. Spora część, czyli nawet 50% jest w słabym stanie. Dlatego trzeba ją przede wszystkim uzupełnić i obrobić. Podobne problemy mają mieć Rosjanie z amunicją z Korei Północnej, ale w ich przypadku nikt nie dba o poprawienie jakości przed wysłaniem na front. Więc rosyjscy żołnierze dostają często wadliwą amunicję, no ale to nie nasze zmartwienia. Drugim problemem jest płynność wpłat. Mianowicie sporo krajów, w tym także my, zadeklarowało swój udział w partycypacji kosztów, ale według Czechów ociągają się z przekazaniem funduszy. Do tej pory zapłaciły tylko Dania, Holandia, Kanada i Portugalia. Trochę słabo, jak na kilkadziesiąt deklaracji. Wspomniane przed chwilą problemy mają mieć wpływ na szybkość dostaw, ale jednocześnie zapewniono, że powinny one ruszyć mimo wszystko w czerwcu. Holandia zbiera elementy baterii Patriot dla Ukrainy. Tak, elementy, bo idea jest taka, że pod przywództwem tego kraju kilka państw NATO ma wspólnie skompletować jedną baterię systemu obrony powietrznej Patriot. Oprócz radaru czy wyrzutni ma być także dostarczona amunicja. Holendrzy mieli analizować sytuację poszczególnych sojuszników, kto co może dostarczyć i obecnie prowadzić z nimi rozmowy na ten temat. W ofercie oprócz samego sprzętu ma być także szkolenie personelu. Nie wiemy jakie to są państwa i czy na tej liście jest Polska. Holandia rozumie z jednej strony coraz to bardziej ograniczone możliwości sprzętowe NATO, ale z drugiej strony podkreśla, że Ukraina walczy także za Europę i trzeba jej pomóc. Wiem, że przynajmniej część z Was jest innego zdania, no ale ja akurat przyznaję im rację. Ukraińcy dostaną od Szwedów samoloty wczesnego ostrzegania, ale nie dostaną, przynajmniej na razie, gripenów. O wojskowych newsach czas na Szwecję. Z tamtego kierunku do Ukrainy płyną dobre i złe informacje. Mianowicie w ramach nowego pakietu pomocy, który wynosi ponad miliard euro, nasz wschodni sąsiad otrzyma m.in. dwa samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW i C, które są w stanie wykryć np. pociski manewrujące z odległości około 200 km. A im większy obiekt, tym odległość wykrycia znacznie się powiększa. Saaby mogą pozostać w powietrzu do 5 godzin. Bez wątpienia to spore wsparcie taktyczne dla Ukrainy. Która już zapowiedziała, że będzie ich używać zarówno do koordynowania obrony, jak i ataku na wrogie cele. Te same samoloty w liczbie dwóch egzemplarzy kupiliśmy i my za około 230 milionów złotych wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Aczkolwiek to nie jedyna pomoc, którą ogłosili Szwedzi. Dostarczą oni także pociski Amram dla zestawów NASAMS czy całą rodzinę pojazdów opancerzonych PBV-302 których łącznie Szwecja powinna posiadać jeszcze ponad 150 egzemplarzy. Co prawda są dość stare, bo w służbie są od połowy lat 60. ubiegłego wieku, no ale to zawsze coś. Natomiast jest też gorsza informacja. Mianowicie na razie nie będzie dostaw samolotów Gripen. Ukrainie na nich zależało, bo są one nowoczesne, zintegrowane z dużą ilością zachodniego uzbrojenia, a przede wszystkim nie wymagają dużego zaplecza technicznego i mogą startować z improwizowanych lotnisk. Dlaczego ich nie będzie? Ano, Szwecja miała ulec prośbie sojuszników z NATO. Według nich nie powinno się teraz dostarczać Ukrainie kolejnego typu myśliwca, skoro wszyscy skupiają się na F-16. Chcą zatem ograniczyć problemy i skupić cały wysiłek właśnie na sokołach. Szwecja posłuchała i uznała, że gripenów nie da, przynajmniej na razie. W przyszłości takiego transferu uzbrojenia jednak nie wyklucza. Turecki Altaj rusza z kopyta. Po wielu perypetiach i problemach wreszcie rozpoczyna się produkcja syryjna tureckiego czołgu podstawowego Altaj. Był on już gotowy kilka lat temu, no ale problemy między innymi z Niemcami spowodowały mocne opóźnienie programu. RFN bowiem zablokował sprzedaż silników, między innymi z powodu interwencji wojskowej Turcji w Syrii. Zatem oczy i kontrakty Turcji skierowano jeszcze bardziej w stronę Korei Południowej, od której pozyskano potrzebny silnik i przekładnie. Choć, oczywiście, jest więcej elementów, które pozyskano z tego kraju. Altaj posiada m.in. armatę długości 55 kalibrów, która jest wzorowana na tej używanej w K2. Pancerz jest kompozytowy, ale w jego konstrukcji również pomagali Koreańczycy. Czysto turecki jest system ochrony aktywnej i pasywnej, który dostarczyła firma Rocket Sam. Ona również jest odpowiedzialna za optykę czołgu jak i system kierowania ogniem. Zatem mamy tutaj miks rozwiązań czysto tureckich, mieszanych, gdzie Koreańczycy pomagali, i czysto koreańskich. Czołg waży około 65 ton i składa się z czteroosobowej załogi, a zatem nie mamy tutaj bezzałogowej wieży. No ale Turcja dopiero się rozkręca. Obecna partia 250 czołgów będzie oznaczona wariantem T1, ale już planowane są następne: docelowo będzie 1000 altajów a kolejne partie produkcyjne będą już dostarczały ulepszone czołgi. Będą one posiadać m.in. tureckie silniki przekładnie, a wieża ma zostać zautomatyzowana, co pozwoli na zmniejszenie załogi do trzech żołnierzy, którzy będą przebywać w pancernej kapsule. Turcja już buduje, a tymczasem my ciągle negocjujemy. Ech. Obrona powietrzna wschodniej flanki NATO. Dziurawa jak sito. Tak jak przynajmniej twierdzi brytyjski Financial Times, który powołuje się na dyplomatów NATO którzy wskazują, że według obecnych analiz wschodnia flanka NATO ma na razie 5%. Tak, 5% zdolności obrony powietrznej, które są wymagane. Plany oczywiście zostały zmodyfikowane po doświadczeniach z Ukrainy. Niestety zakończenie zimnej wojny spowodowało duże cięcia w wydatkach, przez co w związku także z dostawami na Ukrainę magazyny są puste, a produkcja dopiero się rozkręca. A takie zdolności, jak obrona przeciwrakietowa czy przeciwlotnicza, po prostu kuleje. W przypadku pełnoskalowego konfliktu z Rosją NATO brakuje takiej zdolności. Nie wiem jak wy traktujecie takie informacje, no ale trudno być zaskoczonym. Zaległości, które obecnie są nie da się nadrobić w kilka miesięcy. Natomiast kończmy to czymś pozytywnym. Oczywiście w kwestii obrony powietrznej na wschodniej flance przytujemy my w związku z realizacją programów Wisła czy Narew. Kraje bałtyckie również nie próżnują. Litwa posiada i domawia kolejne systemy NASAMS, a cała wspomniana trójka ma dysponować bateriami Iris TSLM. Z kolei Finlandia całkiem niedawno kupiła system dalekiego zasięgu, czyli Procy Davida. Rumunia także mocno ciśnie w tej dziedzinie, kupując m.in. systemy Patriot. Zatem na dzień dzisiejszy jest bardzo słabo, ale jeśli długofalowo nie zwolnimy tempa, to myślę, że za kilka lat sytuacja będzie znacznie lepsza. Aczkolwiek swoje musi zrobić też przemysł i wrzucić wyższy bieg. Kolejne pojazdy inżynieryjne dla naszego wojska. Nie jest to może tak spektakularny zakup, jak na przykład nabycie kolejnych czołgów, ale także potrzebny. Mianowicie Agencja Uzbrojenia chce pozyskać kolejne spycharko-ładowarki, które miałyby zostać dostarczone w latach 2024-2027. Potencjalny kontrakt będzie opiewać na 22 egzemplarze w zamówieniu podstawowym, a drugie tyle w ramach opcji. Do tej pory głównym dostawcą tego typu sprzętu była Huta Strowa Wola, która oferuje spycharko-ładowarki SEU-34C. Kraje NATO Zgadzają się na używanie ich broni na terenie Rosji. Dosłownie kilka dni temu mówiłem wam, że na takie działania zgodziły się m.in. Szwecja czy Wielka Brytania, ale inne czołowe kraje NATO już nie. Zatem pytania typu, co to się stanęło? są całkowicie zrozumiałe, a zatem już tłumaczę, co się ostatnio stało. Najpierw Dania oświadczyła, że kiedy Ukraina zacznie korzystać z podarwanych przez ten kraj F-16, będzie mogła ich używać do ataków na terytorium Rosji. Nieoficjalnie zgody miały dać również Stany Zjednoczone, aczkolwiek pozostały tu pewne ograniczenia. Można atakować cele przy granicy w okolicach Charkowa, aby uniemożliwić Rosji gromadzenie wojsk, a zatem mowa o konkretnym terytorium w niezbyt dalekim położeniu od granicy. W związku z czym Ukraina będzie mogła używać np. amunicji artyleryjskiej czy GMLRS o zasięgu około 80 km. No ale zawsze coś. No i uwaga, zgodę wyraziły także Niemcy. Aczkolwiek one nie dały żadnego uzbrojenia dalekiego zasięgu, jak np. Taurusy, a zatem również mamy to odległość ataku na dystansie kilkudziesięciu kilometrów. No ale cieszmy się także z tego. Przy okazji powiem Wam o kolejnym sukcesie Ukraińców który pokazał, że z tą rosyjską broną powietrzną jest tak sobie. Mianowicie zaatakowano przeprawę promową w Kerczu, uszkadzając dwa promy, które miały być wykorzystywane przez rosyjskie wojsko, a także terminal naftowy Kaukas, który był ważnym ośrodkiem dla rosyjskiej logistyki. Do tego ataku użyto ukraińskich rakiet przeciwokrętowych, które również mogą atakować cele naziemne, czyli R-360 Neptun. Ich zasięg to nawet 280 km. Są to pociski manewrujące, które potrafią lecieć na niskim pułapie, przez co przechwycenie ich jest mocno utrudnione. I to tyle, ile dziś zaraz przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas. Super, że jesteście. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału. No i zapraszam do sekcji komentarzy. Trzymajcie się, miłej niedzieli i do następnego odcinka. Hej!